To ostatni moment, kiedy te trybuny są zupełnie puste. W niedzielę 15 tysięcy ludzi bawić się tu będzie na pikniku z piłkarzami Śląska Wrocław. A potem wielkie emocje, wielkie pieniądze, czyli pojedynek stulecia, jak mówią niektórzy, Kliczki i Adamka. Przyjadą tu kibice z całej Europy, a także VIP-y. To wielkie logistyczne przedsięwzięcie. Tomasz Adamek i Witalij Kliczko, Dawid i Goliat wagi ciężkiej. Takiej walki w Polsce jeszcze nie było. Ten tytuł miał Muhammad Ali, Mike Tyson, Lennox Lewis, teraz mam go ja. Wiem, że wielu ludzi marzy, aby go zdobyć, ale to nie jest łatwe. O tym, że jestem wojownikiem, to wszyscy wiedzą i oczywiście w świecie bokserskim. Nigdy do ringu nie wchodzę, mówiąc, że kogoś nokautuję. Zawsze wchodzę, mówiąc, wygram walkę, bo tak już jestem. 10 września skrzyżują rękawice na wrocławskim stadionie. Najpierw jednak zgodę na zorganizowanie walki musi wydać policja, straż pożarna i nadzór budowlany. Przez ostatni tydzień osiągnęliśmy wielki postęp. Jesteśmy coraz bliżej celu. Będziemy gotowi. Równolegle z procedurą odbiorową toczą się ostatnie prace wykończeniowe. A także testowanie wszystkich systemów związanych z bezpieczeństwem na stadionie. Wszystkie bilety na walkę gigantów zostały już sprzedane. Ja już miałem półtora miesiąca temu może, także już trochę mam. Bez problemu. Na trybunach nie zabraknie przedstawicieli wielkiego biznesu. To nie tylko ogromne wydarzenie sportowe, ale też biznesowe. Wśród 4,5 tysiąca gości VIP-owskich, nasi wszyscy najwięksi klienci z Polski i z Europy, specjalny transport lotniczy, który przyniesie ich śmigłowcem prosto do heliportu na lotnisku, no, czegoś takiego jeszcze nie było. Tydzień po walce stadion będzie należał do fanów George'a Michaela. Szykuje się wyjątkowe widowisko. Artysta wraz z orkiestrą symfoniczną jedyny raz podczas trasy koncertowej wystąpi na stadionie. Kto oglądał koncert w Pradze, wie już, czego można się spodziewać we Wrocławiu. On jest wciąż wielki. W porównaniu do młodych gwiazd, on jest po prostu od nich lepszy. Wreszcie 1 października widzów ogłuszy ryk potężnych ciężarówek. Pokazy Monster Trucków zostały przesunięte z 3 września. Zamiast ciężarówek w najbliższy weekend na stadionie pojawią się za to piłkarze Śląska Wrocław. Pokazowy trening ma obejrzeć 15 tysięcy widzów. Wielkie emocje, wielkie pieniądze i oczywiście wielka odpowiedzialność. Paweł Wilk, tym razem z przedstawicielem SMG Polska organizującym wszystkie imprezy na wrocławskim stadionie. Pawle? Pan Marcin Wojczyński, General Deputy Manager SMG Polska, operatora wrocławskiego stadionu. Witam pana. Panie Marcinie, wydarzenie walka Adamek-Kliczko to dla fanów boksów wydarzenie miary finału Mistrzostw Europy w piłce nożnej. I podejrzewam, że tak samo wielkie jest zainteresowanie światowych mediów. Zgadza się, to niewątpliwie największa sportowa impreza tego typu w Polsce w tym roku i taka też będzie jej produkcja. Do realizacji tego zadania została wybrana stacja RTL, która no, w Europie jest, należy do podmiotów najbardziej doświadczonych w produkcji i realizacji tego typu wydarzeń. Sygnał będzie dystrybuowany na żywo do ponad 130 krajów na świecie, także spokojnie możemy powiedzieć, że razem z nami obejrzą to też Stany Zjednoczone poprzez transmisję, w którą zaangażowana jest stacja HBO, no i pół świata będzie oglądała z nami w tym samym czasie walkę wielkich gladiatorów, walkę XXI wieku. Tutaj zachodzą dwa niezależne procesy. Państwo dopinacie ostatnie szczegóły tej walki, natomiast niezależnie od tego kończy się budowa. Stadion wciąż jeszcze jest placem budowy. Czy z tego powodu nie jest nerwowo? Czy firma ma doświadczenie w tego typu sytuacjach? Oczywiście ostatnie chwile przed każdą imprezą, niezależnie od tego, jak bardzo gotowy jest obiekt, jak długo już funkcjonuje na rynku, są chwilami nerwowymi. My w naszym portfolio mamy ponad 220 obiektów, którymi zarządzamy. W kilkudziesięciu z nich uczestniczyliśmy w procesie przed otwarciem, w przygotowaniu do otwarcia oraz w produkcji pierwszych imprez. Także oczywiście tak, jest nerwowo, oczywiście jest bardzo wiele rzeczy do zrobienia, natomiast jak widać za nami wcale nie aż tak dużo. Pan Marcin Wojczyński, SMG Polska, dziękuję uprzejmie za tę rozmowę. Dziękuję.
wszystkim szczegółowy program dni poprzedzających walkę Adamek Kliczko. Już pojutrze, w czwartek, Tomasz Adamek wyląduje w Warszawie na Okęciu, a w niedzielę i Tomasz Adamek, i Witalij Kliczko pojawią się we Wrocławiu i prawdopodobnie zameldują w hotelu Monopol. Na poniedziałek zaplanowano konferencję prasową obu bokserów, na środę otwarty dla mediów trening, a na piątek oficjalne ważenie przed walką. Relacje z tych wydarzeń z pewnością będą mogli Państwo zobaczyć w Faktach. Co ciekawe, obaj bokserzy zaangażowali się w akcję charytatywną, z której zyski zostaną przeznaczone na rzecz wrocławskiego hospicjum dla dzieci. W tym czasie tu na stadionie będą trwały ostatnie procedury odbiorowe. Swoją zgodę na organizację tej walki musi wydać policja, straż pożarna i nadzór budowlany. Bez tego ta walka się nie odbędzie. Ale tu na stadionie czarnych scenariuszy nikt nie bierze pod uwagę. Walka musi się odbyć i musi się zakończyć sukcesem, a najlepiej wygraną Tomasza Adamka. Paweł Wilk relacjonował dla Państwa historie związane z tą areną i z jej największymi wydarzeniami. Pawle, bardzo dziękuję.